Nowa ulica Czereśniowa łączy ulicę Woźnicką z ulicą Skrajną na radomskich Woźnikach. To inwestycja, o którą mieszkańcy walczyli już od blisko 10 lat. Po wielu, wielu latach udało się tę ulicę wybudować. Ja doskonale przypominam sobie 2015 rok i spotkanie pierwsze z Komitetem Budowy, który już wtedy był zarejestrowany od blisko 7 lat i nie miał kompletnej dokumentacji i żadnego wsparcia ze strony ówczesnego Zarządu Miejskiego, Zarządu Dróg i Komunikacji. Dzięki uporowi i konsekwencji mieszkańców inwestycje udało się doprowadzić do końca. Wtedy podjęliśmy się trudnych działań, trudnych zobowiązań do tego, żeby domknąć wszelkie kwestie formalne, kwestie proceduralne. W ubiegłym roku przetarg, rozpoczęcie inwestycji i dziś zakończenie. Na odcinku około 580 metrów położono nową asfaltową nawierzchnię, wybudowano kanalizację deszczową oraz wymieniono instalację gazową. Powstały nowe chodniki i zjazdy z kostki. Czereśniowa zyskała także nowe oświetlenie. Na tym jednak nie koniec. Nie zaniechaliśmy inwestycji czynowych, te inwestycje cały czas się realizują. Inwestycja została oddana w terminie, jej koszt to prawie 2 miliony złotych.